Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz przekazał w Urzędzie Miejskim dotacje czterem wasilkowskim klubom sportowym. Dofinansowanie otrzymały trzy kluby z Wasilkowa oraz jeden ze Studzianek. Tutaj są przedstawiciele czterech klubów, czyli klubu sportowego w Wasilkowie. Drużyna gra w tym momencie w rozgrywkach trzecioligowych, jest dla naszego miasta chlubą, a także ma liczne drużyny wśród młodzieży, także wychowuje dużą część naszego społeczeństwa, wychowuje dużo młodzieży. Także będzie wręczenie dla klubu Kyokushin Wasilków, czyli klub karate. Będzie to kwota 36 tysięcy. Tutaj liczne sukcesy klubu na arenie też międzynarodowej, jak i krajowej, także organizacja turnieju międzynarodowego są świetną okazją do promocji naszej gminy. 25 tysięcy otrzyma klub UKS SED Wasilków, jest to żeński klub siatkarski. Tutaj dziewczęta również odnoszą sukcesy zarówno na arenie regionalnej, jak i krajowej, a także klub sportowy w Studziankach, który również tutaj działa, to jest kwota 22 tysięcy złotych. Uważamy, że warto wspierać sport. Jest to świetna okazja do promowania gminy, do promowania też zdrowego trybu życia i jest to ważny dla nas obszar. My nasze kluby finansujemy tak samo w roku ubiegłym, w roku 2019. No tutaj kwota globalnie się trochę zwiększa, między innymi ze względu na udział klubu sportowego w Wasilkowie w rozgrywkach trzecioligowych. No tutaj te koszty utrzymania drużyny piłkarskiej są znacznie wyższe niż w realiach czwartej ligi. Na terenie gminy Wasilków prężnie działa 7 klubów, które organizują życie sportowe, rekreacyjne i towarzyskie nie tylko dzieci i młodzieży, ale też dorosłych wasilkowian. Oferują one różne dyscypliny sportowe, m.in. piłkę nożną, karate, jeździectwo, wędkarstwo. W gminie Wasilków co roku organizowane są imprezy sportowe, których głównym celem jest aktywizacja mieszkańców i promocja zdrowego stylu życia. Dofinansowanie to znaczące wsparcie dla wasilkowskich sportowców. Nasz klub powstał, że tak powiem, z mojej pasji do siatkówki. Sama kiedyś przez wiele lat grałam i z tej mojej pasji powstał ten klub. Działam już 4 lata. Gmina co roku nas bardzo wspiera. W naszej sekcji trenują dziewczyny w wieku od 8 do 14 lat. Bierzemy udział w rozgrywkach ogólnopolskich i oczywiście wojewódzkich. Tak. To dofinansowanie umożliwi nam przeprowadzenie zajęć, tak, szkolenie młodzieży w siatkówce. Jest to piękny sport, jesteśmy mistrzami świata, także że dzieci bardzo chętnie tak trenują. Oczywiście jest to też bardzo trudny sport i nie każdy ma predyspozycję do tego, a my stwarzamy możliwość dzieciom, aby rozwijały się w tym kierunku. To dofinansowanie pomoże nam też w zakupie sprzętu sportowego, jak również w wyjazdach na różne turnieje. Tutaj wszystkie wyjazdy odbywają się właśnie z pieniędzy, które otrzymujemy z gminy. Tutaj większość osób to nie stać na takie wyjazdy, bo w tamtym roku na przykład byliśmy na zawodach międzynarodowych w Kijowie na Ukrainie, no to są ogromne koszta. A zawodników mamy już też kilku takich, którzy reprezentują taki poziom międzynarodowy i oni muszą startować na jakichś takich mocnych imprezach, żeby się rozwijać, prawda? To samo dofinansowanie ma bardzo duże znaczenie dla turnieju, który organizujemy, tak? Tutaj jakby pokrywamy z tego nagrody, a muszę się pochwalić, bo ten nasz turniej to naprawdę jest duża międzynarodowa impreza, bo w tamtym roku mieliśmy zawodników z 6 krajów, także gościliśmy na turnieju prezydenta Europejskiej Federacji Karate Szychana Klausa Reksa, gościliśmy wiceprezydenta Europejskiej Federacji Sergeja Lukańczykowa z Ukrainy, gościliśmy też dyrektora oddziału z Anglii, także dla nich jakby przylot i tutaj pobyt również pokryliśmy z własnych jakby środków tutaj, to
finansowanie to jakby dla nas oznacza funkcjonowanie albo nie. Szkolimy młodzież. Młodzież pod kątem gry w piłkę nożną, jak również prowadzimy trzecioligowy zespół KS Wasilków. W grupach młodzieżowych mamy grupy piłkarskie, począwszy od Orlików, młodzików, aż do seniorów. Dostaliśmy 40 tysięcy więcej w tym roku niż w zeszłym roku. Dla nas to ma ogromne dofinansowanie, bo pozwoli myśleć o takiej, troszeczkę pozwoli nam jaśniej patrzeć w przyszłość. Jest to taka dosyć duża kwota. Przeznaczymy to zarówno na zajęcia sportowe, jak i na dofinansowanie jakichś pewnych zakupu jakichś dresów, butów sportowych, a jak również dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe. Wasilkowskie kluby sportowe pomagają rozwijać zainteresowania i zdolności mieszkańców gminy, a także promują zdrowy styl życia oraz aktywne formy wypoczynku. Dotacja burmistrza Wasilkowa pozwoli wasilkowskim klubom sportowym szerzej rozwijać swoją działalność.